Na piąty odcinek audycji Duży Pokój zapraszają Koła Moniuszko i Jędrek Janicki. Dzisiaj idąc tropem krajowym. Wycieczka po Europie ciąg dalszy. Po Europie. Na razie po Europie. Zobaczymy, gdzie nas zaniesie. No, nie wiadomo. Dziś jesteśmy we Francji. Tak. No i zwyczajem starym naszym będziemy mówić o muzyce i o filmie. Ale naszym, może nie nowym zwyczajem, ale dla przełamania tradycji chyba najpierw powiemy o muzyce, co jest dość zaskakujące w Wydaje naszym wypadku. Wydaje mi się, że w miarę to jest takie porówno. Masz rację, nie przemyślałem tego. Aczkolwiek jak już zdradziliśmy, najpierw będziemy mówić o muzyce. Mhm. Konkretnie trzech zespołach, w zasadzie duetach, a potem przejdziemy do... Duet też zespół. Duet to też zespół. Chciałem doprecyzować po prostu. Rozumiem. A później przejdziemy chyżo do chyżo. Francuskiej kinematografii. Tak. Nowej zresztą, bo no dobrze, to potem. Właśnie, co ciekawe, dzisiejszy odcinek jest poświęcony twórczości współczesnej, co jest dość nietypowe, jeżeli o nas chodzi. Tak. Znaczy nie tak bardzo współczesnej, ale jednak nowszej niż starszej. Tak. Owszem, tak. To bardzo jest nieprecyzyjne. Ale wstępy powinny być takie nieprecyzyjne. No tak, ale zastanów się w sumie nowszej niż starszej. Co byś jako starsze określił? Trzeba sobie jakąś taką cezurę czasową tutaj rzucić. Dla mnie wszystko, na przykład w muzyce, tak. Wszystko nowsze to jest po Nirwanie, a wszystko starsze to jest przed Nirwaną. Aha. No przed grunge'em już tak to nazwijmy. No, znaczy, no tak, pewnie masz rację, trzeba coś ustalić. Trzeba coś ustalić i my ustaliliśmy, że pomału, wiem, że nie lubisz tego słowa, przechodzimy do... Ostatnio nazwałeś śmieciem językowym, o ile dobrze pamiętam. To prawda, to prawda. Nadal nazywam to śmieciem językowym. Pomału przechodzimy do pierwszego zespołu. Mhm. Zespół się nazywa R. R. Ale nie jak literka R, tylko jak powietrze. A. Zespół dobrze. R jest, tworzy go dwóch multiinstrumentalistów, można powiedzieć, bo to są naprawdę ludzie, którzy potrafią grać na wszystkim. Mhm. Nicolas Godin i Jean-Benoît Dunkel. Mhm. Bardzo malownicze nazwiska. No i zespół R to prawda. Jest znany z dwóch płyt, można powiedzieć. Znaczy znany jest z większej ilości płyt, ale te dwie płyty są najważniejsze. Jakby. Liczby. Masz rację, są najważniejsze w ich dorobku. Mhm. Zaczniemy, co ciekawe, od drugiej płyty. Bo to właśnie była pierwsza ich płyta, debiutancka i druga płyta. Mhm. A mówi się często o syndromie drugiej płyty. Że druga płyta zawsze słabsza. Mhm. Zresztą no, można to znaleźć na przykład potwierdzenie, myślę, w zespole znanym i lubianym zespole Koma. No to jest to rzeczywiście płyta to jest druga. Kwestia jest... sporna, czy ona jest dużo słabsza. No, no tak. Ale o zespole Koma dzisiaj nie będzie aż tak dużo, jakby się mogło niektórym wydawać. Druga tak płyta... Chciałem pro forma jednak wspomnieć. Druga płyta to jest pewnego rodzaju ścieżka międzyprzedmiotowa, bo to jest soundtrack. Mhm. Soundtrack do filmu Przekleństwa Niewinności, mhm. Sophie Coppoli. Mhm. No, oprócz muzyków R na tej płycie brał udział Gordon Trex niejaki. Niejaki? Nie wiem, czy go kojarzysz. Lider nie, zespołu Phoenix. Mhm. Późniejszy mąż Sophie Coppoli, więc to wszystko się tutaj w spójną całość zamyka. Płyta jest... Kulesiostwo znaczy. Tak, kumoterstwo i nepotyzm. Płyta jest... No wiadomo, jak to każda płyta z muzyką filmową, no jest wtłoczona w ramy filmowe. Mhm. Aczkolwiek trzeba przyznać, że muzyką jest pozostawione sporo wolności. Miejsca na jakąś improwizację, miejsca na ciekawe kompozycje. Ona jest utrzymana bardzo w stylu, może nie bardzo, ale słychać wczesnych Pink Floydów w tej muzyce. Tych jeszcze z Sydem Barrettem. To jest dość ryzykowne porównanie, bo wcześniej Pink Floydzi, no, trudno stwierdzić o ich poziomie jakimś tutaj wartości artystycznej, ale... Bez przesady. Dlaczego bez przesady? No to była dobra muzyka. Trochę może nie przystawała do tego, co oni robili później. Mhm. Ale no jednak poziom łatwo określić. No, ogólnie się z tobą zgadzam. Chociaż miewali takie momenty, momenty absolutnych odlotów Syda Barretta, które niewiele wnosiły do całej twórczości. W każdym razie tutaj to jest, no tak jak mówiłem, wtłoczone w ramy filmu. Takim motywem przewodnim jest utwór Playground Love z fantastyczną partią saksofonu później.
No i dla mnie ta płyta to nie tyle jest dopełnieniem tego filmu, całkiem dobrego zresztą, ale stanowi wartość samą w sobie. Bo z soundtrackami jest często taki problem, że słuchając ich osobno, bez obrazu, no to stają się takie ciężkostrawne po prostu. Tutaj nie. Słyszałem wiele utworów z tej płyty i dopiero później dowiedziałem się, że to jest po prostu muzyka stworzona na potrzeby filmu. Znaczy, no tak, ja może przywołam też klasyczny przykład w tym podcaście, czyli płytę Milesa Davisa. Windom na szafot. Tak. Która w sumie jest łatwiej strawna solo niż w filmie, mi się wydaje. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest wyjątek potwierdzający regułę. Ale to tak już nawiasem mówiąc. Jest tam bardzo dobra płyta. Mhm. Nawiasem mówiąc, to możemy dodać też, że sama Sofia Coppola miała jakieś takie upodobanie do muzyki, bo jedną z ich pierwszych prac był teledysk do utworu I Just Don't Know What To Do With Myself Berta Bacharacha, wykonywanego przez White Stripes. No ale to jest, nawiasem mówiąc, jak to się ładnie mówi, to jest, mówiliśmy o drugiej płycie, tak, tego zespołu, Przekleństwa Niewinności, zespołu tak. R. Mhm. Natomiast oni zadebiutowali i tak naprawdę wdarli się, odważę się użyć takiego sformułowania, wdarli się przebojem, chciałoby się rzec, chociaż w ich wypadku ciężko mówić o przeboju, płytą Moon Safari. Moon Safari. Bardzo ładny tytuł, uważam. Mhm. Możesz przetłumaczyć. Księżycowe Safari. Tak. Tutaj nawet ciężko wdać się w dyskusję. I to jest płyta definiująca muzykę downtempo. Downtempo. Cokolwiek by to miało znaczyć, wiem. No jest to oczywiście odmiana muzyki elektronicznej, charakteryzująca się downtempo, no to łatwo się domyślić, wolnym tempem, bardzo takimi wycofanymi podkładami, można powiedzieć. Podkładami? Podkładami muzycznymi, na których tle jest grana jakaś improwizowana zazwyczaj partia instrumentów solowych. No to jest bardzo taka, w pewnym sensie wręcz muzyka relaksacyjna, no ale w wykonaniu zespołu R na pewno nie usypiająca. No. To się mówi, że najwybitniejszymi wykonawcami tego stylu muzycznego to były zespoły Zero Seven i dość znany i popularny, zwłaszcza w Polsce, nie wiem czemu, Tiffery Corporation. Mhm. No to jest taka muzyka tła ogólnie, aczkolwiek słuchanie się w nią też daje jakąś taką dziką satysfakcję. Dziką może przesadzam. I tak samo jest z płytą Moon Safari. Tylko tutaj jest trochę odstępstwo od tej klasycznej elektronicznej muzyki, bo na kilku utworach gości pani wokalistka. Pani się nazywa Beth Hirsch, to nie ma żadnego znaczenia, bo ona jest znana tylko z tej płyty. Mm-hmm. No ale to dodaje uroku tej płycie, zdecydowanie, Moon Safari. Później zespół R na tych kolejnych płytach, oni tak im się rozlazła ta muzyka. Tak? Nie bardzo wiedzieli, czy pójść w stronę crowd rocka, rocka progresywnego. Co jest crowd rock? Crowd rock? To jest, ale tłumaczenie dosłowne, czy co to jest? No co to jest? To jest muzyka elektroniczna wykonywana przez niemieckie zespoły. Aha, a że crowd od kapusty. Że szwabski tak? Rock, tak. To o to chodziło. W muzykę progresywną, ale te dwie płyty pierwsze pozostają czymś, co no, jest najwybitniejszym osiągnięciem w dorobku duetu, tego duetu francuskiego. Tego duetu. Dobrze. Dalej proszę. Czuję się jak na klasówce. Dalej proszę. Na odpytce szkolnej. Drugi zespół to nie jest zespół. Odpytka szkolna. Odpytka szkolna. Drugi to jest wykonawca. Mhm. Sebastian Tellier. To znaczy, że nie tworzył własnej muzyki. Tworzył. Masz rację. Ale potem ją się. Wykonywał. Potem ją wykonywał, więc chyba jest wykonawcą. Tak, jest tak. I twórcą, i wykonawcą swojej muzyki. Tak, bo są też tylko twórcy, którzy nie wykonują później. Tak, i są też wykonawcy tylko. Którzy nie tworzą. Wcześniej. Na koniec omówienia Telliera ujawnię tajemnicę, czemu stwierdziłem na początku, że są trzy zespoły. Mhm. Trzy duety. Na razie mówimy o samym Sebastianie Tellierze. To jest ciekawa osobistość, znana szerszemu gronu odbiorcy poprzez koncert Eurowizji, na którym zrozpaczeni Francuzi, iż nie mogą osiągnąć żadnego sukcesu i którego to hiciora nie wyślą i tak przegrywają z Kretesem ostatnimi laty, wysłali propozycję broniącą się muzycznie. Utwór się nazywał Divine. No oczywiście Tellier, jak to Tellier, zrobił całą oprawę do tego, całą szopę hipstersko-alternatywną, taki ma styl.
Ale on pochodził z płyty właśnie tej, o której mam zamiar mówić, Sexuality. No i tak w zasadzie to Sexuality, które jest tytułem płyty, no to bardzo dobrze opisuje jakiś taki muzyczny zamysł na samą płytę. No sam Tellier podkreślał, że on chce zrobić płytę może nie wprost o seksie, ale takim zbliżeniu jakimś dwojga ludzi. Mhm. Aczkolwiek nie ma to nic z jakiejś wulgarności, ordynarności, którą często słychać na przykład według mnie w zespole Red Hot Chili Peppers, ale też jest bardzo, zgodzisz się z tym, ale też jest bardzo wycofana, jest bardzo stonowana. No to jest płyta popowa, zdecydowanie. I największą wartością tej płyty jest jednak wokal Telliera, który no to jest taki bardzo ludzki, cokolwiek by to miało znaczyć. Muzyka elektroniczna, popowa i ten ludzki wokal no, dają bardzo fajny efekt. Zresztą też warto zwrócić uwagę na samą okładkę tej płyty, bo właśnie ona delikatnie eksponuje ten temat właśnie seksualności, ale nie posuwa się za daleko w żadnym wypadku. Bardzo sprawnie wyprodukowana poza wszystkim, bardzo dobre kompozycje, bardzo spójna i to coś, z czym miałam problem ostatnio, bo ona się w ogóle nie dłuży. I masz problem z tym, że się nie dłuży? Mam problem z tym, że mi się wszystkie płyty już dłużą. Na przykład kupiłem Sepulturę ostatnio, najnowszą. No mówiłeś, tak. No i ona się strasznie dłuży. Wszystkie płyty się dłużą. Ale na ile ona jest najnowsza właściwie? No ona jest ze stycznia tego roku. Czyli ona jest rzeczywiście nowa. No, nowa dosyć. Co ciekawe, bracia Cavaliera nie występują na tej płycie, a zespół nadal się nazywa Sepultura. No tak, może polubownie doszli do porozumienia. Jeśli można niepolubownie dojść do porozumienia. Myślę, że można. Są tacy eksperci od niepolubownego dochodzenia do porozumienia. Andreas Kisser, tylko jest oryginalny gitarzysta solowy z pierwszego składu. Mhm. Ale tak. Dobrze, nie, no rozumiem. Gitarzysta solowy. Solowy, tak. Jest takie. Solo grał jedno za drugim. W przypadku Sepultury to prawda jest. Trzaskały się te solówki. Dlaczego mówimy o Sepulturze? Bo się chwaliłeś, że kupiłeś płytę. Nie, nie, to nie o to chodziło. Znaczy, kupiłem dużo fajnych płyt ostatnio, mogę się pochwalić, ale o coś chodziło. A, że się nie dłuży. Nie dłuży się, no. A, no i właśnie to jest zdecydowanie największa wartość płyty Telliera. Że się nie dłuży. I ten rodzaj takiej inteligencji muzycznej. Wiesz, mi się to bardzo podoba w muzyce. Chyba też wspominaliśmy o tym, mówiąc o zespole Brand Brae Freak. No, trudno jakby o tym nie wspominać, bo to jest jeden z głównych aspektów, które się docenia w muzyce właściwie. No. Tu jest ta świadomość i brzmienia, i tekstu dopisanego, i traktowania odbiorcy. Mi się to bardzo podoba, nie jak idioty. Takie prowadzenie, no może nie gry, ale jakiejś takiej konwersacji, wiesz? Jak mam takie wrażenie, jak słucham płyty, to ona mi się z punktu zaczyna podobać. To też ze względu na to kameralne brzmienie tej płyty i świetne brzmienie, co już wielokrotnie podkreślałem. A to jest dość ważne, bo teraz, uwaga, ujawniam, come out będzie. Dlaczego mówiłem, że to jest duet? No bo producentem tej płyty, a także siłą sprawczą tej płyty, co, o czym się mówi za kuluarami, był niejaki Guy Manuel de Homem Cristo. Mówi ci coś to nazwisko? Nie, niestety. A mówi ci coś utwór Get Lucky? Tak. Słyszałem. Tak myślę. Get Lucky? Get Lucky. Myślę, że wszyscy słyszeli. W każdym razie pan Guy Manuel de Homem Cristo, który był producentem płyty Telliera. Płyta była Knopflera taka, tak? To? Get Lucky? Była taka płyta Knopflera, ale to nie do końca o to chodzi. Był jedną drugą, jeżeli można tak powiedzieć. Jest jedną drugą. Jest jedną drugą. Jest jedną drugą zespołu Daft Punk. Tak. Z najbardziej znanego francuskiego zespołu prawdopodobnie w tej chwili. Odważna teoria, ale muszę się zgodzić z nią. Myślę ciągle, czy można tu jakąś kontrkandydaturę. No, mi nic nie przychodzi do głowy. Drugą jedną drugą tego zespołu był jaki Thomas Bangalter. Bangalter. Ale Daft Punk... To jest ciekawa sprawa z Daft Punkiem. Bo Daft Punk pierwsze trzy płyty swoje, Homeworks, Discovery i Human After All, nagrał dla bardzo wąskiego grona odbiorców. Zafascynowanych muzyką
no, taką dance, techno, taneczną, mm-hmm. ale taką mocno undergroundową. Mm-hmm. Te płyty, wiesz, no ja nie jestem w stanie ocenić, czy one są dobre, czy złe, bo ja nie tańczę do niczego, to nie wiem, czy to, tego się dobrze tańczy, czy źle. No tak. No, ale one mi się ogólnie nie podobają. Natomiast czwarta płyta w dorobku Daft Punku, tu cię zaskoczę. Ta mm-hmm. najbardziej popowa, ta najbardziej znana i ta najbardziej obsztorcowana i chwalona zarazem, mm-hmm. czyli Random Access Memories, moim zdaniem jest swego rodzaju arcydziełem. Zaraz się wytłumaczę z tych słów. No bo obok takich hitów jak Lose Yourself to Dance, Get Lucky właśnie, Instant Crush, które słychać na wielu pseudointelektualnych potupajach, płyta ta ma kompozycję. Szok. No, że ma kompozycję, to jest szokujące w przypadku zespołów elektronicznych, które no, daleko wykraczają poza tę muzykę taneczną. Mm-hmm. I tak naprawdę ludzie kojarzą właśnie z tymi hiciorami Daft Punk, a na tej płycie chodzi o zupełnie co innego. Mm-hmm. No, to był taki zabieg marketingowy, właśnie wydanie tych kilku singli, żeby no, przyciągnąć jakoś uwagę odbiorcy. No i to jest płyta bardzo długa, ponad 70 minut, i w tym wypadku to jest jej zaleta. Mm-hmm. Właśnie muzycy mieli czas i miejsce, żeby pokazać swoje umiejętności i improwizacje, wielkie improwizacje. Byli już tacy, co wielcy improwizowali. Dużo było tak. No i to w każdej dziedzinie. Tutaj ja myślę głównie o utworze Giorgio by Moroder, poświęconym pamięci Giorgio Morodera, włoskiego pioniera muzyki elektronicznej. Mm-hmm. To poszło w złym kierunku, bo późniejsza muzyka taka popowa, dyskotekowa włoska to jest coś bardzo niestrawnego. To jest zapowiedź disco polo polskiego, no ale już nieważne. W każdym razie... Italo disco to jest... No italo disco. No tam słychać właśnie, że oni bawią się z tymi instrumentami. Wiesz, to nie jest już odgrywanie jakiejś kompozycji, tylko to jest zabawa z brzmieniem, z możliwościami, które daje muzyka elektroniczna. A daje nieskończone właściwie. Właśnie to jest w niej piękne i to jest w niej najgorsze. Bo jak są zaoferowane ci nieskończone możliwości, łatwo się w nich pogubić tak naprawdę. Tak. Łatwo jest, znaczy łatwo, ale łatwiej jest coś z ograniczeń wyprowadzić niż z wolności całkowitej. Stąd chyba też siła, teraz mi to przyszło do głowy, muzyki rockowej. No, może. Po części, że w tej zamkniętej, hermetycznej formie. Znaczy mam wrażenie, że muzyki rockowej siłą jest... Prostota. Tak, jakaś głośność może. Głośność, prostota i mimo wszystko schematyczność. Oddziałuje dość fizycznie na ludzi. No tak, ale to też to, że łatwo się utożsamiać z takim utworem, bo no masz świadomość, co po czym następuje. Tak naprawdę. No, to co tak jest już. No to nie każdy to lubi, bo pozorowo. To prawda, ale jest coś takiego. No coś takiego jest, ale znowu też nie zawsze i nie tylko w muzyce. Zgadzam się. U Daft Punku tego nie ma absolutnie, bo to miało być takie, wiesz, łagodne przejście. To no przepraszam, że schropowaciłem. Schropowaciłeś, w ogóle jest. Random Access Memories to jest kolejny dowód na to, to jest ta ostatnia płyta, no, że warto kupować płyt. Znaczy kupować to tam, co kto lubi, ale warto słuchać płyt w całości. No bo... No, wiadomo. Wiadomo. To nie wszyscy wiedzą. I może nie wszystkich warto, ale niektórych warto. Warto wszystkich. No nie wiem, jak jest zła na przykład płyta, a zdarzają się. No to warto w połowie włączyć. Mimo wszystko tak uważam. Patrz, to ciekawe, bo mówiliśmy o francuskiej muzyce elektronicznej, a ani słowa o... Ale się wrąbałem. Jak to odmienić? Jean-Michel Jarre. Jarre. Ani słowa o Kawińskim, tak modnym teraz. No niestety. No dobrze. I zespół Daft Punk to tak jak zauważyliśmy chytrze, w jednej drugiej Thomas Bangalter. Bangalter, tak. Który współpracował ze znanym francuskim reżyserem. Nawet bym zaryzykował, że jednym z bardziej znanych w tej chwili cenionych reżyserów francuskich, Gasparem Noé. No, robił muzykę w jednym z jego filmów.
Bangalter. Bangalter. A do jednego z jego filmów, to jest filmu, którym Gaspar Noé właściwie zasłynął, filmu Wkraczając w pustkę, dobrał ścieżkę dźwiękową. No, Gaspar Noé go zaprosił, żeby zrobił muzykę, ale... Olał temat, stwierdził, że ma dużo roboty. Tak, że ma dużo roboty i dobrał utwory znanych mu wykonawców, żeby pasowały tak na płytę. To bardzo ciekawy zabieg swoją drogą. No, ciekawy. No i trzeba powiedzieć, że zrobił to bardzo umiejętnie. Zresztą muzyka w tym filmie odgrywa bardzo dużą rolę. Bo film jest skonstruowany właściwie na takim bardzo audiowizualnym poziomie. To cieszy. Łączenie sztuk. Tak. No, w filmie chodzi o to... Właśnie, tak, streść, ale tak, żeby za dużo nie pokazać. No to jest próba pokazania wędrówki duszy człowieka po śmierci. To bardzo odważna próba. A dusza ta wędruje po rozświetlonym neonami nocą Tokio. Po Tokio. Po Tokio. Po Tokio. I no, myślę, że to jest takie doświadczenie, które warto polecić właśnie, jeśli chodzi o ten aspekt audiowizualny i myślę, że to jest... główna siła tego filmu i no, trudno o niej tutaj się rozwodzić właściwie. Ale to, to jest pytanie o to, dokąd płynie dusza? Nie, to jest taki... Bardzo mi się to spodobało. Znaczy, no trochę tak, ale to pytanie jest właściwie wyjaśnione na początku filmu przez to, że no, jest model buddyjski przyjęty. Rozumiem. No i no, są takie wędrówki, odwiedza ta dusza znajomych po śmierci, tak, tych, co przed śmiercią miała, powiedzmy. To prawda. Znaczy, nie wiem, czy to prawda, ale rozumiem koncepcję. No to chodzi do reinkarnacji później, czy jak to się mówi. Jakoś się mówi. Bo tak mi się skojarzyło, jest taki utwór Wagleskiego, znaczy WW. WW. Dokąd płyną. Bardzo fajnym tekstem, trochę gorszą muzyką z płyty Dobry Wieczór, tak a propos tej wędrówki dusz. Przepraszam, to był taki wtręt. Może niepotrzebny, a może potrzebny. No może i potrzebny. No dobrze, ale czy to jest film opierający się na fabule, czy operujący samym obrazem bardziej? No zdecydowanie obrazem, zdecydowanie. No i dla miłośników takich, takich rodzajów filmów... Co masz na myśli? To polecam. No nie, no po prostu ludzie w filmie szukają też często plastyki samej, tak? No, takiej sztuki dla sztuki wręcz momentami. No, sztuki powiedzmy no, ocznej. Sztuka oczna, podoba mi się to hasło. Ale to wiesz co, też nie wiem, czy mówiliśmy kiedyś o Schulzu tutaj. Mówiliśmy. To nie będę mówił więcej. Mówiliśmy, no nieważne, co mówiliśmy. O Bruno Schulzu. A on też tak pisał. Tak, tak. Nie, no to obrazem już bardziej. Było, już było. No to brzmiałem, tak, mi przyszedł do głowy po prostu. No, drugim filmem, o którym chciałem powiedzieć, nowszym. Jeszcze nowszym. Jeszcze nowszym. Tamten nie jest taki nowy. Ile ma lat? Mniej więcej? 10. O, no to jak dla mnie to nowość. Świeżynka. A drugim filmem jest film zdecydowanie kontrowersyjny. Ale właściwie pasujący też do dzisiejszego... tematu, który się tak urodził. Poprzez Telliera i jego seksualność. Zaryzykuje. Tak, seksualność. Chcę powiedzieć o filmie o polskim tytule Paryż 5.59. Wydaje mi się, że nie powiedziałeś tytułu tamtego filmu, ale nie mam pewności. Powiedziałem. Powiedziałeś. No, Wkraczając w pustkę, powtórzę jakby co, bo tak. Też nie chce się. Mhm. Film Paryż 5.59, który w świecie krytyki filmowej zasłynął właściwie otwierającą sceną seksu dwóch głównych bohaterów. Płci męskiej. Podejrzewam, że może mieć znaczenie dla tego. Tak, płci męskiej. W nocnym klubie służącym do tego rodzaju. Tak, a czy ona...
zapisała się w świadomości poprzez to, że to jest seks homoseksualny, czy poprzez coś więcej? No właśnie, chodzi o to, że ta scena jest bardzo dopracowana. Zresztą aktorzy też mówili o tym, że ona była w szczegółach opisana przez twórców. To ciekawe. I między bohaterami to widać i to się czuje podczas uprawiania seksu, co jest właściwie czynnością dość mechaniczną. No. Wytwarza się pewna emocjonalna więź, namacalna wręcz. Ale to podczas, czy ona się wcześniej wytworzyła? No właśnie podczas. Podczas. To jest... Zresztą tam też bardzo dobrze gra światło i dużo robi muzyka, która no, w takim klubie jest dość donośna zwykle. Ładnie tak to podejrzewam. Określiłeś. Tak. Tak, bo my nie bywamy w tym. Znaczy nie w takich, tylko w ogóle w klubach, o to chodziło. I no, bohaterowie, gdy ich wzrok się spotyka, to muzyka cichnie, światła się skupiają na nich. No, bardzo, bardzo klimatyczna scena. No, rozumiem, że niektórych może szokować, ale... Znaczy, chyba teraz to już nie tak bardzo. No tak, no nieważne. Niektórzy są uprzedzeni, może to wiesz. Także ostrzegam, jakby ktoś był. Ona jest długa, tak? Wyjątkowo długa. Wyjątkowo długa. No, ale to, co najciekawsze w filmie, właściwie się zaczyna po tej scenie, gdy bohaterowie wychodzą z tego klubu. Przechodzą do rozmowy. Tak, przechodzą do rozmowy. Od słowa do słowa okazuje się, że mogą być, znaczy jeden z nich jest zarażony wirusem HIV. I zakładam, nie poinformował drugiego przed aktem. No tak. No i próbują powstrzymać rozwój tegoż wirusa. I później, gdy robią kroki w tym kierunku, no to już przechodzą do poznawania siebie głębszego. W sensie osobowości swojej. No tak, no to mam na myśli, zwykle mówiąc, że głębszego jednak, bo wydaje mi się, że to trudniej zbudować. Podstawowa konotacja. No ale to jest, co jest ciekawe, to że zauważ, że mamy w tym filmie do czynienia z takim odwróconym love story właściwie, gdzie ta scena kulminacji, powiedzmy, miłości fizycznej jest na początku, a później dopiero się przechodzi do poznawania drugiej osoby. Tak, to rzeczywiście jest ciekawe spojrzenie, ale też mi się wydaje, że coraz częstsze. No tak, częstsze może w życiu, może rzeczywiście, ale jednak w filmie to się rzadko obserwuje. No, to prawda. To prawda, zgadzam się z tobą. Ale powiedz mi taką jedną rzecz, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, że oni są osobami tej samej płci? Czy jakby to było osoby różnej płci? Kobieta i mężczyzna, ten film tak samo by oddziaływał na widzę? No wiesz co, może jednak trochę to... Znaczy właściwie nie. Właściwie myślę, że to jest historia miłości, która by pasowała do tak samo do osób heteroseksualnych. I to nawet fajniej, że to są osoby homoseksualne, bo jednak to, wiesz, no we Francji to już nie ma znaczenia też, powiedzmy, ale w Polsce to jednak pokazuje, że to są osoby całkiem normalne, tak, które przeżywają tak samo emocjonalnie, a nie są jakimiś zwierzętami, tak, które pragną seksu tylko, tak? No to prawda. No w Polsce to chyba jeszcze rzeczywiście samo sobie jest dość szokujące, ale też nie nam oceniać. Ciekawy jest też aspekt takiego spojrzenia na miasto nocą, nad ranem, budzące się do życia. Piosenka Demono taka była. Miasto nocą. To prawda. Co dobry utwór zresztą. No to też jest takie bardzo, bardzo plastyczne, wydaje mi się. Mówisz o tej fiksacji Francuzów względem Paryża samego. No tak, trochę to prawda, tak. Tak mi się wydaje. Znaczy ja mówię fiksację nie zabarwienie jakimś negatywnym, bo ja trochę po części rozumiem tę fiksację. A no właśnie. No, kolejny film, o którym chciałem powiedzieć, pod tytułem
Uczucie lata. Uczucie lata? Uczucie lata. Bardzo ciekawy, wieloznaczny tytuł. Akcja jego między innymi również dzieje się w Paryżu. Między innymi również. Między innymi również, bo dzieje się także w Berlinie. Między innymi również w Berlinie. Między innymi który, również w Berlinie. Jak ustaliliśmy, przepraszam, w poprzednim odcinku, jest stolicą. Stolicą, niewątpliwie stolicą. Tak. W Berlinie i między innymi również w Nowym... Orleanie. Jorku. To są miasta, trzeba powiedzieć, dobrane tak dość ikonicznie, wydaje się. Te trzy. Czemu? Na pewno te dwa. A ten Berlin, trzecie... Nowy Jork? No, a to, ale... Pójdźmy tym tropem. Czego ikoną w tym filmie jest Berlin, czego Nowy Jork, nie, a czego no tak, Paryż? Mówię, że to są takie miasta bardzo filmowe i uwieczniane, często turystyczne zresztą. Aż dziw bierze, że nie zrobił po Berlinie jeszcze Woody Allen filmu. No, bo Berlin może nie zapłacił jeszcze za to. Jeszcze mu nie zapłacił może Berlin. Masz rację. Bo taki jest system robienia filmów ostatnio Woody'ego Allena. Geograficznych, tych przewodnich po Europie takich. Jest tam bardzo ciekawy i dobrze się go ogląda. Tak. Jeden mniej udany, a drugie bardziej. Jak to miasta w Europie? Że to nie ma może bezpośredniego przełożenia na jego filmy, czy miasto jest bardziej udane. Czy... Słuchaj, myślisz, że jak teraz będziemy mieli taką metropolię, większą niż Moskwę, to skołujemy, mówiąc kolokwialnie, takie pieniądze, żeby Woody Allen zrobił miasto o film o Warszawie? Wiesz, mi się wydaje, że jednak miasta się powinno mierzyć, jeśli już, to raczej ludźmi niż powierzchnią. Liczebnością. Bo żeby mieć metropolię większą od Moskwy, to by jedno miasto byśmy musieli mieć. Ale przyznasz, że robimy co możemy. Tak, kierunek jest przyjęty. Jaki znakomity kierunek, zresztą to jest rewolucja. Zwrot też również zresztą. Tak, tak. Też również. No, uczucie lata, wracając. To film, w którym właściwie tytuł wszystko mówi. Czy to, ale no nie do końca. Mi na przykład nic nie mówi, bo to jest albo najważniejsze uczucie tego lata, albo odczuwanie lata. No właśnie, chodzi o odczuwanie lata. Rozumiem. Teraz to już nic nie musisz mówić. To jest też historia pewnej miłości, ale zupełnie niezwerbalizowanej, takiej pełnej żalu, miłości dwojga ludzi. Takie są najpiękniejsze. Która właściwie powstała w okolicznościach na tyle dziwnych i nietypowych, że samo to, że się o takiej miłości pomyśli, jest dość... Nietypowe. Tak. A czy chcesz zdradzić, w jakich okolicznościach powstała ta miłość? No to może nie ma znaczenia aż takiego. To ciekawe jest. Nie no, to jest dwoje ludzi mieszkając w Berlinie. Jedno z nich, dziewczyna, umiera. I na jej pogrzeb przyjeżdża między innymi jej siostra. Tak. Która się zakochuje w byłym tej chłopaku. Czy zakochuje? No to ja teraz to mówię bardzo topornie, ale to rzeczywiście jest taka... Zauracza. Nawet no nie chodzi o to, że zaurocza, ale jakimś wysnuwa z siebie takie uczucie... Jak pięknie. Dziękuję. O, jak pięknie. Czekaj, ja sobie to zapiszę. No mów, mów. No i ten film właśnie bardzo operuje taką atmosferą. Z siebie. Atmosferą właśnie tego schyłku lata. Tak? W tych trzech miastach różnych. O, lato zupełnie inne w tych trzech miastach różnych. Film, z tego co mówię, może się wydawać banalny. Nie chciałem tego mówić, ale troszeczkę tak to wygląda. Ale takie, tego typu filmy to jest takie moje, jak to się mówi ładnie, guilty pleasure. A, ale nie wiem, tak naprawdę chcesz je zdradzać? Każdy takie ma, ale wszyscy się wstydzą ich zdradzać. I to są takie filmy właśnie o miłości. O niczym? Filmy, w których nie pada dużo słów. Mało się dzieje. W których są przeważnie ładne obrazki, bardzo sentymentalne. Za przeproszeniem, widoczki.
No nie zawsze widoczki, ale, ale no, pewnego rodzaju widoczki. Wiele ale... osób traktuje takie filmy jako nuda po prostu. Tak, tak, tak. No myślę, że tak. To ten film zdecydowanie można nuda. Tak potraktować. Półka nuda stoi ten film. No w każdym razie film zdecydowanie polecam. Można go zresztą do 13 lutego obejrzeć za darmo na stronie myfrenchfilmfestival.com. Mhm. Także do 13 lutego polecam. Wcześniej, później też polecam. Też polecasz, ale... I wcześniej, no tak, tak. Później też polecasz. Okazja to... Zresztą tego typu filmem też jest film, o którym w podcaście, wydaje mi się, że nawet w pierwszym odcinku bardzo archiwalnym zeszłorocznym mówiliśmy. Film Love, wspomnianego dzisiaj zresztą Gaspara Noé. Inny podcast, inni my. Inni my. Inne Fasza. Życie, inny Gaspar Noé. Inny rap, inna rzeczywistość. Gaspar Noé, który był dzisiaj wspomniany, a który w filmie Love... też muzyka jest ciekawa w tym filmie. Może zechcesz wspomnieć, bo wiem, że jesteś fanem. Fanem muzyki? Fanem muzyki w tym filmie, którego nie widziałeś zresztą. Znaczy, ja jestem fanem, z tego co wiem, jednego utworu z tego filmu, utworu Maggot Brain. Mhm. Napisanego przez Eddie Hazela, członka zespołu Funkadelic i wykonywanego tak naprawdę solo przez Eddie'ego Hazela, bo to jest jedna wielka, niekończąca się solówka. Zaczynająca się w stylu bardzo Santany, przechodząca przez Hendrixa i kakofonię i osiągająca takie wręcz jazzujące wyżyny momentami. Znakomity tak, ale to utwór. Jest też muzyka sama w sobie pełna takiego żalu. Żalu, tak, tak, zdecydowanie. Tak, tak. I to właśnie jest doskonale wykorzystane w tym filmie. No żalu i takiego pewnego rodzaju dramatyzmu też bym powiedział. No, to jest pewnie związane jakoś z żalem. Chcesz coś na temat sztuki filmowej, w sprawie sztuki filmowej jeszcze coś dodać? No nie, chyba nie. To ja, czekaj, bo efektowne zakończenie wymyśliłem. Wysnułem z siebie uczucie, iż trzeba skończyć. Dobrze. To już, tak? Tak, no to koniec efektownego zakończenia. No. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Za tydzień, do zobaczenia. Do usłyszenia. Właśnie, bardzo do usłyszenia. Do usłyszenia. Tak, nie będziemy widzimy. Tak was straszyć. Do usłyszenia.